Jestem Piotr3575, a to jest kolejny odcinek A propos. No wiem, że między pierwszym a drugim odcinkiem A propos było z 3 miesiące przerwy, a między drugim a trzecim nie wiem, z kilka dni. Ale chciałem poruszyć trzy tematy. Po pierwsze, zacznę, jak oczywiście nikogo nie będzie w domu, nikt mi nie będzie przeszkadzać podczas nagrywania, to nie będę gadać na przycisk, tylko normalnie tak jak teraz, tak jak odcinki robię A propos. Po drugie, te moje wszystkie intra, które robię, jeszcze nie znalazłem żadnej osoby, która robi w takim stylu co ja. Czyli każde intro, jakie widziałem u kogoś, to te same urywki ma. Te same mają. Nawet mi kolega powiedział, że te urywki od intra się skądś ściąga, pobiera za darmo. Łączy się jedynie do tylko muzykę. Ale ja robię trochę w inny sposób, czyli urywki biorę ze swoich filmików, a to dużo trudniej, bo takie pobrane, no to już wiadomo, że by pasowało do jakiegoś intra, jedynie trzeba jeszcze ułożyć. A ja z 50 swoich filmików, które trwają po około pół godziny, staram się tyle tych godzin połączyć w 20-25 sekund. To mi wychodzi z 2-3 godziny. I mam nadzieję, że podoba wam się takie intra bardziej z moich filmików niż z kogoś filmików. Bo moim zdaniem, jak ktoś pisze, że to moje intro, a jest urywki od kogoś innego, to moim zdaniem intro jest, no może nie do końca jego. Dla mnie jest to procentowe intro, które się zrobi własne urywki z własnych filmików. A właśnie, jeszcze po trzecie. Chciałem poruszyć temat o wyświetleniach, subach i tak dalej. Niektórzy duzi youtuberzy, co mają po kilka tysięcy subów, kilkaset tysięcy nawet, to nie potrzebują rozgłosu na YouTubie. YouTube im sam filmiki proponowane, kanały proponowane i tak dalej, i tak dalej. Ale tacy youtuberzy, którzy mają po kilkadziesiąt, kilkaset subów, to potrzebują pomocy typu dostaną suba od przypadkowej osoby, co niechcąc trafiła na jego kanał i się spodobały filmiki. I prosiłbym was o tak mniej, jakby to powiedzieć, nie wiem, o zaproponowanie mojego kanału kolegom i tak dalej. Jeśli oczywiście chcecie, żeby mój kanał się rozszerzył, a nie stał w miejscu, albo powoli się rozszerzał. Gdybyście chcieli, żeby szybciej, gdyby dzięki temu będę mógł nowsze filmiki, może nowsze nie, ale będę dzięki temu mógł z innych gier też nagrywać, nie takich trochę starych, bo nowe to jedynie mam niektóre. Bym wiedział, że to te filmiki, które robię, to nie robię dla kilkunastu osób, tylko dla większej ilości i będę wiedzieć, że te filmiki naprawdę wam się podobają, a nie, że kilka osób to jedynie ogląda. Bo tak, no to ja długo nie będę zbytnio nagrywać. Bo niedługo się zacznie szkoła. No i niestety albo się jakoś postaram, będę dalej wstawiał dwa odcinki dziennie, albo będę jeden. I po prostu bym był wdzięczny, gdybyście po prostu polecali mój kanał znajomym i tak dalej. Z góry dzięki i nara do następnego odcinka A propos. Nie wiem, może znowu na coś wpadnę. A tak to nara. Trzymajcie się, do następnego odcinka.